Cześć wszystkim. Dziś chciałbym porozmawiać o tym, jak zbudować atrakcyjność i zainteresowanie u kobiety od momentu poznania aż do udanej randki. Wiele osób zastanawia się, co powiedzieć na początku, jak prowadzić rozmowę i jak sprawić, by druga osoba była nami zainteresowana. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że autentyczność i pewność siebie są kluczowe. Kobiety doceniają mężczyzn, którzy są sobą i nie udają kogoś innego. Zamiast próbować zaimponować na siłę, skup się na naturalnej rozmowie i poznawaniu jej jako osoby. Częstym błędem jest nadmierne okazywanie zainteresowania od samego początku. Oczywiście, warto pokazać, że jesteś nią zainteresowany, ale zachowaj równowagę. Daj jej przestrzeń do poznania ciebie i wyrażenia swojego zainteresowania. Unikaj zasypywania jej wiadomościami czy ciągłego dzwonienia. To może ją przytłoczyć. Pamiętaj, że atrakcyjność nie jest czymś, co można wymusić. To naturalny proces, który wynika z chemii między dwiema osobami. Dlatego ważne jest, aby być cierpliwym i pozwolić, by wszystko rozwijało się we własnym tempie. Podczas rozmowy skup się na słuchaniu i zadawaniu pytań. Pokaż, że interesuje cię to, co ma do powiedzenia. Unikaj monologów o sobie. Zamiast tego dziel się swoimi doświadczeniami, ale również bądź ciekawy jej opinii i przeżyć. Kiedy umawiacie się na randkę, pomyśl o czymś, co będzie dla was obojga interesujące. Może to być wspólne hobby, wyjście do ciekawego miejsca czy po prostu spacer po parku. Ważne, aby atmosfera była swobodna i sprzyjała rozmowie. Po spotkaniu nie musisz od razu zasypywać jej wiadomościami. Daj jej czas na przemyślenie i zatęsknienie. Jeśli poczujesz, że wszystko poszło dobrze, możesz następnego dnia napisać krótką wiadomość z podziękowaniem za miło spędzony czas. Warto również pamiętać o tym, aby nie tworzyć presji. Jeśli będziesz zbyt naciskać na kolejne spotkania czy deklaracje, może to ją zniechęcić. Zamiast tego pozwól, aby wszystko rozwijało się naturalnie. Jeśli jest zainteresowana, sama będzie wykazywać chęć do kolejnych spotkań. Kolejnym ważnym aspektem jest szacunek. Traktuj ją z szacunkiem i uwagą. Unikaj manipulacji czy gierek. One zazwyczaj przynoszą odwrotny efekt. Budowanie relacji opartej na zaufaniu i szczerości przyniesie lepsze rezultaty. Nie zapominaj też o dbaniu o siebie. Pielęgnuj swoje pasje, rozwijaj się i bądź aktywny. Osoby, które mają swoje zainteresowania i są zadowolone z życia, są bardziej atrakcyjne dla innych. Poza tym, daje to więcej tematów do rozmów i dzielenia się doświadczeniami. Podsumowując, kluczem do zainteresowania kobiety jest bycie sobą, okazywanie szczerego zainteresowania jej osobą i budowanie relacji opartej na wzajemnym szacunku. Unikaj nadmiernego pośpiechu i pozwól, aby wszystko rozwijało się w swoim tempie. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.